Cześć, tu Karolina. Cześć, tu Asia. Witajcie w Dobrze Wiemy, czyli serii podcastów poświęconej popularyzowaniu naukowej wiedzy po to, aby żyło Wam się lepiej. Przez cały miesiąc trwania Dobrze Wiemy towarzyszy mi dr Joanna Podgórska, biochemik i specjalista od wszystkiego, co łączy neurobiologię, biochemię i dietetykę. A gospodarzem serii jest Karolina Sobańska, która to będzie zadawała mi trudne pytania, na które postaram się odpowiedzieć w łatwy i przystępny sposób. I przez ten cały miesiąc, czyli przez cały październik, co tydzień będziemy wrzucać dla Was wyjątkowe treści. Porozmawiamy o chorobie Alzheimera, neuroprzekaźnikach, czyli chemii naszego mózgu i o tym, jak bardzo sterowani jesteśmy przez chemię, o kortyzolu, stresie i przewlekłym stresie i troszkę wyjaśnimy, dlaczego ten stres tak naprawdę nie do końca jest zły, oraz o regulacji cyklu dobowego i śnie i o tym, jak gigantyczne znaczenie ma to dla naszego życia. Serdecznie Was zapraszam. Jesteśmy dokładnie w połowie, bo dzisiaj czas na trzeci z czterech odcinków Dobrze Wiemy i ten to chyba najbardziej specjalistyczny i poważny ze wszystkich, ponieważ będziemy rozmawiały o chorobie Alzheimera, której poświęcone były studia doktoranckie Asi i jest ona prawdziwym ekspertem w tej dziedzinie. Na początek dowiemy się, czym różni się Alzheimer od zwykłego zapominania lub demencji starczej. Asia wyróżni dwa typy choroby Alzheimera. Dowiemy się, jak wygląda leczenie tej choroby i jakie działania opóźniające jej rozwój oraz działania prewencyjne, tak zwana profilaktyka, możemy wprowadzić do naszego życia. Rozmawiamy dzisiaj o Alzheimerze i tak się stało, że ja się dowiedziałam, że jest to dziedzina, z której nazwę rzeczy po imieniu, jesteś ekspertem, znasz się na tym. I nie jest to coś, co większość osób, myślę, wybiera sobie za dziedzinę i obiekt zainteresowań. Jak to się stało, że Alzheimer stał się obiektem Twoich badań? Tak, rzeczywiście, tak kurczę, nigdy o sobie nie mówię w sposób, że jestem ekspertem w jakiejś dziedzinie, ale teraz chyba po tych ponad 5 latach już skończonego doktoratu chyba coś na ten temat wiem. I to stało się kompletnie przez przypadek, ponieważ jak aplikowałam na studia doktoranckie w Warszawie, to oczywiście jak to ja kompletnie nie mogłam się zdecydować, co to będzie. A swoją pracę magisterską jeszcze na biotechnologii w Łodzi robiłam z zapłodnienia in vitro, czyli kompletnie inna bajka w ogóle, sprawy niepłodności kobiecej, męskiej itp. itd. No i aplikowałam najpierw na Uniwersytet Warszawski właśnie docelowo na takie badania prowadzone w katedrze embriologii związane z zapłodnieniem. Ale w tym samym czasie zobaczyłam, że jest również rekrutacja na takie interdyscyplinarne studia doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk i sobie pomyślałam, wiem, że zabrzmi to strasznie, ale tam na pewno nie będzie zajęć ze studentami, więc spróbuję w tym panie, bo wiedziałam po prostu, że to jest głównie ośrodek, w którym przeprowadza się swój research, swoje badania naukowe. No i aplikowałam też do Instytutu Nęckiego w Polskiej Akademii Nauk i temat był dla mnie kompletnie czarną magią, ponieważ wiedziałam, że to będzie temat związany z chorobą Alzheimera w katedrze neurodegeneracji, więc ja wywodząca się z zapłodnienia in vitro, kompletnie tak. Inna bajka z takiej... Tutaj życie się tworzy, tam życie się degeneruje, dokładnie tak. Więc kompletnie, no przyznam, nie wiedziałam nic na ten temat, ale mówię, dobra, zdecyduję się, mimo dosyć takich, powiedziałabym, trudnych wymagań, które tam były, ale później uznałam, że rzeczywiście pisze się takie elementy, żeby troszkę chyba odsiać i chyba odstraszyć ludzi na początku. Zaczęłam się troszkę przygotowywać do tego tematu, mówię, dobrze, spróbuję. No i okazało się tak, że nie wiem, czy jakieś takie fluidy pomiędzy mną a panią promotor, między profesorami spowodowały, że ja w sumie było sporo osób na to miejsce i ja nie bardzo zorientowana w tematyce neurobiologii, neurodegeneracji, jakkolwiek tych tematów związanych z neuro, tylko bardziej właśnie z zapłodnieniem, udało mi się dostać na te studia doktoranckie, gdzie tak naprawdę zaczęła się cała przygoda z tym, żeby w ogóle dowiedzieć się, z czym to się je. Od mózgu po te wszystkie procesy, po całą neurodegenerację i tak naprawdę, no muszę tu przyznać, że właśnie wyborem był bardziej ośrodek niż temat, chociaż wydawało mi się to super mega ciekawe, ale takie bardzo nieosiągalne dla mojej wiedzy w tamtym czasie. Więc tak to się zaczęło. No i właśnie, i trafiłam do tej katedry neurodegeneracji. Powolutku sobie obserwowałam pracę tam innych naukowców, innych neurobiologów, biochemików, żeby w ogóle wejść w temat. No i rozpoczęła się cała przygoda, czyli cała moja praca naukowa związana z
poszukiwaniem tak naprawdę markerów, czyli takich znaczników, które umożliwiają nam po prostu wczesną diagnostykę choroby, to w takim ujęciu ogólnym, szerokim. Natomiast o tyle to był taki innowacyjny temat i dlaczego tym bardziej mnie bardzo fascynowało to, żeby podjąć się tego tematu, że moim celem głównie było poszukiwanie biomarkerów i tych znaczników w krwi obwodowej pacjentów i w komórkach tak zwanych peryferycznych, czyli nie w mózgach, postmortem. Mm-hmm. Czyli postmortem mam tutaj na myśli nie mózgach pacjentów, którzy po prostu już nie żyją, bo niestety do tej pory diagnozowanie i takie stricte określane pewnych cech biochemicznych czy zmian takich patomorfologicznych odbywa się w mózgach już ludzi, logicznie rzecz biorąc, którzy nie żyją. I to było dosyć innowacyjne, żeby szukać już tych zmian właśnie w krwi, głównie w limfocytach B tych pacjentów, które izolowałam i hodowałam sobie w hodowlach tkankowych i komórkowych i w komórkach skóry, które również pobierałam od pacjentów w postaci biopsji, wysiewałam na specjalne podłoża i hodowałam sobie na potrzeby swoich badań i tam robiłam już różne doświadczenia, więc to było takie nowum, dlatego też tak w sumie przez te 5 lat tych zmagań udało się ten doktorat skończyć, bo po prostu bardzo mnie to interesowało. No dobra, ale jakby zaczynając od początku. Teraz dużo się mówi o chorobie Alzheimera. Mhm. Często w ogóle używa się tego stwierdzenia. Tak. Mam wrażenie, że jest to też obiektem żartów. Mhm. I wiadomo, w wieku starszym mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak zapominanie. Mówimy mhm. o demencji, ale często używamy słowa Alzheimer, żeby nazwać to zapominanie. Więc powiedz mi, czym to się różni, bo zakładam, mm-hmm. że się czymś różni. Mm-hmm. Czym jest demencja kontra Alzheimer? Okej, to może zaczynając, w ogóle może sam fakt tego, że tyle się o tym mówi, to super, bo rzeczywiście warto wziąć pod uwagę i uświadomić sobie, że społeczeństwa się starzeją. Wszystkie społeczeństwa się starzeją, również te, które są już wysoko rozwinięte, jak i te, które się rozwijają. I mówi się, że nawet w Polsce do 2020 roku, czyli raptem za rok, bo to mam dane, które były analizowane kilka lat temu, będziemy mieli blisko 1 000 000 osób około 90 roku życia, a do 2035 szacuje się, że co czwarty mieszkaniec Polski będzie miał powyżej 65 lat. To są dane tylko o Polsce. To są dane, które mówią tylko o naszym kraju. A wiadomo, że chorobą, która najsilniej, najmocniej związana jest z postępującym wiekiem, ponieważ tutaj właśnie postępujący wiek jest tym głównym czynnikiem, który jest mocno związany z chorobą Alzheimera, jest właśnie demencja typu alzheimerowskiego. Dlatego jest to problem naprawdę duży, naprawdę znaczący i mimo właśnie śmiechów, żartów, może dobrze, że się o tym mówi, bo jest to problem, który narasta i będzie narastał. My żyjemy coraz dłużej, szczęśliwie, jakby każdy kij ma dwa końce, bo z jednej strony wydłużamy sobie to życie, medycyna poszła bardzo mocno do przodu, osiągamy takie stany też długowieczności, o których rozmawiałyśmy na naszym poprzednim podcaście, ale zarazem pokłosiem tego jest to, że ludzie po prostu będą się starzeć i nie zawsze będą starzeć się zdrowo, więc jakby dlatego ten temat i pojęcie choroby Alzheimera jak najbardziej jest ważny, szczególnie, że to też chyba warto o tym wspomnieć, na świecie 24 miliony osób są zdiagnozowane i stwierdzono, że mają chorobę Alzheimera i tak naprawdę za kilka lat ten współczynnik ma się podwoić. Więc wyobraźmy sobie, jaka duża jest to skala problemu. Natomiast zadałaś tutaj bardzo dobre pytanie, na które również jakby mnie z perspektywy powiedzmy eksperckiej nawet też jest ciężko odpowiedzieć, bo bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem, czym się różni moje po prostu starzenie, starzenie bliskich nam osób, takie zwykłe, związane z czasem, a demencja starcza i właśnie demencja typu alzheimerowskiego. No, przede wszystkim na pewno zmianami biochemicznymi i tym, że my w mózgu osób, które dotknięte są chorobą Alzheimera, na pewno możemy zobaczyć pewne elementy, które są jakby takim złotym standardem. I tutaj mówimy o takich elementach, które już mają, niech ja policzę, 1905 rok to był, kiedy niemiecki lekarz Alois Alzheimer pierwszy raz zaobserwował u swojej pacjentki takie zmiany, no to widzimy, że minęło ponad 100 lat. My niestety dalej nie mamy żadnego leku na tą chorobę, natomiast to, co wiemy na pewno, to, że Ona postępuje i na pewno wiemy, że towarzyszą temu dwie takie znamienne cechy w mózgu, czyli występowanie blaszek starczych spowodowanych nadmiarem białka amyloidu beta i takich neurofibrylarnych splątków wewnątrz neuronów, które są spowodowane hiperfosforylacją takiego białka tau. To są po prostu, mówię o tych trudnych nazwach, dlatego że bardzo często one pojawiają się nawet w takiej diagnostyce, bo to są
zmiany, elementy, które oznaczamy w, na przykład w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów, czy już niestety później pośmiertnie w mózgach, ale zawsze widzimy te dwie cechy, jeżeli mówimy o chorobie Alzheimera. I tu, jeśli chcemy powiedzieć o czymś takim naukowym, biochemicznym, natomiast jeśli chodzi o takie rozróżnienie, po prostu zapominamy wraz z starzeniem, bo wiadomo, że to postępuje, a zapominamy, ponieważ mamy chorobę Alzheimera. Przede wszystkim w chorobie Alzheimera to zapominanie ma taki wymiar nie tylko tego, że zapomnimy na przykład co kupić i za chwilkę sobie to przypomnimy lub jesteśmy w stanie zapisać sobie coś na kartce, czy zapominamy, gdzie położyliśmy okulary, ale w chorobie Alzheimera widzimy, jak postępujące i jakby gradacyjne jest to zapominanie. Zapominamy nie tylko gdzie położyliśmy długopis, tylko również zapominamy tego, zapominamy, nie wiem, co było wczoraj. No tutaj mamy takie już bardzo jakby ekstremalne sytuacje, kiedy no zapominamy, babcia na przykład moja cierpiała na chorobę Alzheimera, zapominała, kim ja w ogóle jestem. No zapomina się takie rzeczy, które stanowią jakby dużo szerszy aspekt niż takie pojedyncze jakieś sytuacje. I przede wszystkim, tak jak mówię, w takim zapominaniu po prostu, które związane jest z wiekiem, łatwo możemy sobie też pewne rzeczy przypomnieć, dużo łatwiej. W chorobie Alzheimera no, ten proces jakby postępuje i zwykłe zapisywanie jakichś informacji na kartkach może nam nie pomóc, może nam po prostu no, nie przynosić tych rezultatów. Oprócz tego bardzo mocno w chorobie Alzheimera obserwowane są takie zmiany psychosomatyczne i w ogóle związane z psychiką, czyli stany depresyjne, lęki, też takie stany. Często mówi się o tym, że osoby dotknięte chorobą Alzheimera zachowują się skrajnie albo jak bardzo małe dzieci, czyli płaczą po prostu bez żadnego konkretnego powodu, są takie nieznośne, nie chcą przyjmować pokarmu i również no, zachowują się jak takie typowi staruszkowie, czyli są konkretnie wyłączeni od jakichkolwiek bodźców. Natomiast no, przy takim zapominaniu po prostu związanym z wiekiem tak mocno tych zjawisk się nie obserwuje. A takie zachowanie, że na przykład nie potrafimy wykonać czynności jak zaparzenie, zagrzanie wody, czy ugotowanie jajka, to też właśnie jak najbardziej sugeruje, że jest to tak, Alzheimer. Tak, i to są, jakby mówimy, że w chorobie Alzheimera mamy do czynienia z agnozją, czyli jakby z niemożliwością, jakby agnozja to jest niemożliwość takiego odczuwania bodźców, które są dla nas znane, z afazją, czyli też z niemożnością mówienia, czasami wyrażania swoich potrzeb, myśli, i z apraksją, czyli również jest to taki stan, który mówi o tym, że bodźce, które są dla nas znane, aha, już mówiłam chyba o tym, apraksja, tak, bodźce, które są dla nas znane, jakby no, staje się to czymś zupełnie nowym. I to wszystko wynika z elementów, które tak naprawdę mocno związane są z mózgiem, czyli z tymi strukturami, które rzeczywiście dotknięte są w chorobie Alzheimera. Tutaj również widzimy, że łatwo można to rozróżnić na podstawie zwykłego, powiedzmy, zapominania, które związane jest z wiekiem, a wiemy, że w chorobie Alzheimera dotknięta jest nasza kora mózgowa i kora przedczołowa, czyli te struktury, które są, które świadczą jakby o naszych funkcjach poznawczych. Kora przedczołowa to jest taka struktura, która wyewoluowała razem z człowiekiem dosyć późno i świadczy o takiej naszej poznawczości, jakby powiedziałabym o takim człowieczeństwie. Natomiast kora mózgowa, stopień pofałdowania tej kory mózgowej, mówi się to o stopniu encefalizacji, również jakby tworzenia się w ogóle mózgu, no ta kora mózgowa odpowiedzialna jest właśnie za pamięć, za wszystkie zdolności kognitywne i poznawcze. Ona jest dotknięta bardzo mocno w chorobie Alzheimera. Obserwuje się po prostu tak jakby wypłaszczanie tej kory mózgowej i coraz większe zmniejszanie się brust tej kory mózgowej. Tutaj warto pamiętać, że właśnie stopień zaawansowania naszego mózgu nie do końca i tak naprawdę wiemy już o tym, że czy nasz mózg jest duży, czy mały, czy nie wiem, prawa i lewa półkula, to już w tej chwili są dosyć duże mity, które mówią o tym, że jesteśmy prawo lub lewo półkulowi. Na pewno i pewne jest to, że stopień pofałdowania naszej kory mózgowej i to, jak mocno neurony są upakowane ściśle w naszym mózgu i w korze mózgowej, mówi o tym, jak duże zdolności poznawcze mamy, jak duże zdolności kognitywne. Również stopień rozwinięcia kory przedczołowej ma bardzo duże znaczenie. Wiadomo na przykład, że u Einsteina ona była dużo bardziej rozwinięta, a na przykład miał on mózg o 100 gram lżejszy niż przeciętny mężczyzna. Więc tutaj widzimy, że to jest ten element i właśnie on jest dotknięty patologicznie w chorobie Alzheimera. Również dotknięty jest hipokamp, czyli taka struktura mocno, dosyć głęboko umiejscowiona w mózgu, niezwykle maleńka struktura w kontekście całego mózgowia, która odpowiedzialna jest za zatrzymywanie i zachowywanie po prostu pamięci. Dlatego
pamięci krótkotrwałej. Dlatego też taką znamienną cechą właśnie osób, które dotknięte są chorobą Alzheimera i zapominają po prostu w patologiczny sposób, jest to, że one... Moja babcia na przykład świetnie potrafiła przypomnieć sobie, nie wiem, zapach chleba, czy to, co robiła mieszkając na Litwie ze swoimi dziećmi. I to jest ta pamięć długotrwała, a zapominała rzeczy, które związane są z pamięcią krótkotrwałą. I tak jak też mówiłam, emocje, jakaś taka psychika tych pacjentów jest zmieniona, ponieważ wiadomo również, że dotknięty jest układ limbiczny, ciało migdałowate, czyli taka struktura w mózgu, która odpowiedzialna jest bardzo mocno za nasze emocje, za naszą empatię, odczuwanie bodźców po prostu w pewien określony sposób. Więc no to są takie elementy, które najmocniej, najbardziej są dotknięte. Tutaj nasuwa się jedno podstawowe pytanie, czyli skąd te zmiany się biorą? I to w zasadzie jest pytanie rzeka, przynajmniej w mojej głowie, jak sobie zaczęłam tak teraz analizować, to mogłabym Cię zapytać, skąd się biorą te zmiany? Czy te zmiany są genetyczne, ale z drugiej strony, skoro mówi się, że jest tendencja, że osób, które chorują na Alzheimera jest coraz więcej, to oznacza, że coś jednak albo przyspiesza ewolucję człowieka, albo ewidentnie jest jakiś inny czynnik, który powoduje, że rzeczywiście te zmiany zachodzą teraz intensywniej. Więc nie wiem, czy znam to odpowiedź, ale mam nadzieję, że wiesz. To tak, to kilka aspektów, więc... Na pewno to, co powiedziałam na początku, no obserwujemy coraz większy przyrost tych osób dotkniętych chorobą Alzheimera, bo przede wszystkim, tak jak mówiłam, dłużej żyjemy. Dłużej żyjemy, starzejemy się. No kiedyś tak naprawdę mężczyźni żyli krócej, teraz dożywają również 80 lat, kobiety w ogóle żyją dłużej, więc jakby widzimy, że żyjemy dłużej, więc no jakby siłą rzeczy te mózgi się zmieniają. Tutaj może przy okazji płci, bo gdzieś mi to wyleci, dosyć ważnym aspektem jest to, że coraz więcej zwraca się uwagi na to, że rzeczywiście kobiety chorują częściej, blisko nawet dwukrotnie częściej niż mężczyźni. Nie do końca wiadomo dlaczego i jedną z hipotez jest właśnie to, że kobiety po prostu żyją dłużej, więc ten Alzheimer po prostu się u nich rozwinie, statystycznie tak jest. Natomiast co ciekawe, wydaje się, że i to jest też takie zgubne myślenie, bo z jednej strony kobiety chorują częściej, a to przecież my mamy estrogeny, nie mężczyźni. A mówi się o tym, że właśnie estrogeny jako hormony kobiece wykazują niezwykle korzystne i protekcyjne działanie w kontekście choroby Alzheimera. Dlatego kobiety po menopauzie, u których ten poziom estrogenów jest dużo niższy, no zapadają częściej po tym 65 roku życia właśnie między innymi dlatego, że spadają estrogeny. A hormonalna terapia zastępcza, która włącza te estrogeny, przynosi bardzo dobre efekty leczenia. Oczywiście tylko u kobiet, ale warto tutaj tak gwoli ścisłości, przypomnienia dla kobiet, dla dziewczyn, które nas słuchają, mieć na uwadze to, że estrogeny bardzo dobrze działają na neuroprzekaźniki, na estrogeny, dlatego też no jest to po prostu holistyczne podejście do tego, jak nasze hormony są związane chociażby z zapamiętywaniem i z tym, czy choroba Alzheimera się rozwinie, czy nie, czyli jest to działanie protekcyjne. Ale wracając do pytania, dlaczego, skąd to się bierze i pytałaś o to, czy coś jest genetyczne, czy nie, to tutaj no myślę, że muszę wyróżnić to i to jest dosyć ważny element w ogóle w etiopatogenezie choroby Alzheimera, że tutaj mamy dwie formy tej choroby. Być może nie wszyscy wiedzą, ale przede wszystkim mamy formę sporadyczną, jak sama nazwa mówi, no po prostu sporadycznie się pojawia, nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego, u kogo się ona pojawi i rzeczywiście po prostu głównym takim czynnikiem, który jest jakby czynnikiem ryzyka, jest postępujący wiek i tutaj nie ma zmiłuj, ten wiek po prostu predysponuje do tego, że ta choroba może się rozwinąć, ale istnieje kilka czynników, które na to mogą wpłynąć, o czym zaraz powiem, żeby była jasność. Natomiast mamy tą formę sporadyczną. Okej, jest to forma, która po prostu pojawia się po 65 roku życia, Jej progres i jakby sposób, w jakim ta choroba się rozwija, jest taki dosyć jednostajny. Mówi się, że po 65 roku życia ryzyko zachorowania podwaja się co 5 lat, czyli 65 lat, potem 70, co 5 lat tak naprawdę to ryzyko jest coraz większe, a po 85 roku życia blisko 50% szansy już mamy, że zapadniemy na tą chorobę. Okay. Natomiast jakby ten współczynnik przyrostu tego ryzyka jest największy po tym 65 roku życia. Już po tym 85, jeśli my nie zachorujemy, to już jest małe prawdopodobieństwo, że tak będzie. Więc jakby byle do 80. Byle do 80, dokładnie tak. No i tutaj ta forma sporadyczna, no okej, po prostu się pojawia. Natomiast niezwykle ciekawą formą, nad którą ja głównie spędziłam właśnie lata swojej pracy naukowej, jest forma rodzinna, z angielskiego familial, czyli mamy sporadic SAD i FAD. Jakby ktoś spotkał się w nomenklaturze, właśnie te dwie formy w chorobie Alzheimera. No i forma rodzinna jest tutaj bardziej dużo jakby skomplikowana i też ostrzejsza w przebiegu i niestety, no nieszczęśliwie pojawia się dużo wcześniej. Otóż
Forma rodzinna, to co wiemy na pewno, związana jest z mutacją. Mutacją, to się mówi w nomenklaturze, w języku takim genetycznym, autosomalną dominującą. Czyli wystarczy, że jeden z rodziców na przykład ma ten gen dominujący i ta mutacja się po prostu ujawni. Dokładnie tak, bo wyróżniamy mutacje też recesywne, może pamiętamy z genetyki, tak. Dwa małe A, prawda, że muszą się spotkać, żeby jakaś cecha się ujawniła. Tutaj mamy mutację autosomalną dominującą, czyli związaną z komórkami ciała, nie z komórkami płci. No i mówi się o tym, że musi nastąpić mutacja w jednym z trzech genów. Na 70% jakby najczęściej, znaczy 70% tych mutacji to jest mutacja w takim białku, który nazywa się presenilina pierwsza. Jest jeszcze białko APP, które również może być zmutowane i białko, które zwane jest presyniliną drugą. Nie chcę tutaj rzucać za dużo tych haseł, bo to nie o to chodzi, tylko żeby mieć jakby taki na względzie to, że to są białka, które kiedy są zmutowane, jakby występuje forma rodzinna choroby Alzheimera. I dzięki czemu też z jednej strony, no szczęście w nieszczęściu, ale możemy sobie zrobić badanie w kontekście takiej mutacji. Jeśli na przykład w naszej rodzinie była historia takiej choroby lub wiemy, że nasza mama czy tata są chorzy, wiemy, że oni są nosicielami tej mutacji, warto się zbadać tutaj w tym kontekście. No i czym się różni, czym się charakteryzuje w ogóle ta forma rodzinna? Przede wszystkim tym, że pojawia się bardzo wcześnie. Ja osobiście, pracując z szpitalem MSWiA w Warszawie, gdzie pobierałam próbki swoje do badań, miałam nawet pacjenta, który miał 36 lat, właśnie był posiadaczem tej mutacji w genie presyniliny pierwszej i miał już tak silny i zaawansowany obraz choroby, że jemu ciężko było stwierdzić, określić, na jakim jest piętrze, jaki jest dzień tygodnia. Generalnie przebieg i postęp choroby w przypadku FAD, czyli w przypadku tej postaci rodziny, jest dużo bardziej ostry i po prostu dużo szybszy. I dlatego tak ważne jest, aby obserwować i jeżeli wiemy, że mamy w naszej rodzinie taki przypadek, po prostu to zbadać. No bo tak jak mówiłam, no nie ma leku, ale przynajmniej możemy być bardziej świadomi i wiedzieć, że możemy wpłynąć na postęp tego wszystkiego. No właśnie, bo co wtedy? Nawet jeżeli zrobimy sobie te badania i wyjdzie, że mamy ten gen, mamy jakikolwiek wpływ na to, że ta choroba będzie wolniej się rozwijać? Mamy, o czym pewnie zaraz trochę pewnie powiemy w kontekście diety, bo trzeba wiedzieć, o czym też pewnie zaraz powiem, jak jest w kontekście leczenia, że tego leczenia tak naprawdę nie ma, ale myślę, że świadomość czasem jest taka, no czasem wolimy nie wiedzieć, ale jednak tutaj, jeśli coś się dzieje z nami, nie do końca wiemy co, zapominamy, jesteśmy rozdrażnieni, widzimy progres i postęp tej choroby, to naprawdę istnieją elementy, istnieją po prostu takie poczynania, które mogą po prostu nam pomóc. Natomiast wracając jeszcze do tej formy sporadycznej, bo mówię, sporadyczna, nie ma mutacji, nie wiadomo skąd się bierze. Otóż kiedyś tak rzeczywiście mówiono, że po prostu postępujący wiek, demencja starcza, będziemy mieli Alzheimera. Otóż teraz już wiadomo, że istnieje szereg elementów ryzyka, takich współtwórców, bym też tak trochę powiedziała, bo wiadomo, że ta degeneracja następuje w mózgu, ale wiemy, że istnieją choroby i stany patologiczne, które po prostu mogą na to wpłynąć. I jednym z nich na pewno jest nadciśnienie. Wiemy, że podwyższone ciśnienie krwi, istnieje szereg badań w takiej głównej bazie naukowej, takim jakby złotym standardzie, jeśli chodzi o naukę, o to, żeby weryfikować i sprawdzać badania. Najnowsze doniesienie PubMed. Naprawdę, z roku na rok przybywa badań, które mówią, że nadciśnienie tętnicze, czyli tak naprawdę problem naczyniowy, cywilizacyjny jak najbardziej, leczony, związany bardzo mocno również z zaburzeniem, jeżeli chodzi o metabolizm lipidów, bardzo mocno predysponuje do powstawania choroby Alzheimera w późniejszym czasie. Bardzo mocno również mówi się o tym, że tak zwany zespół metaboliczny. Jest to też przez WHO uznane tak naprawdę za stan określany jako choroba XXI wieku. Już mówię, czym jest ten zespół metaboliczny. Otóż tutaj wyróżnia się kilka elementów, przy czym mówi się, że przynajmniej dwa z nich mogą już świadczyć i predysponować do tego, że możemy nazwać pacjenta na pacjenta z zespołem metabolicznym. Przede wszystkim jest to ta niebezpieczna, najniebezpieczniejsza bym powiedziała, otyłość brzuszna, czyli otyłość wisceralna, którą często możemy spotkać szczególnie u panów, tak, typu chude nóżki, tutaj chude ręce i brzuszek piwny. I jest to tak naprawdę bardzo groźny stan. Bardzo groźny stan pod wieloma względami. O tym też możemy sobie pogadać w ogóle kiedyś osobno, dlaczego ta otyłość trzewna i otyłość akurat tutaj, tkanka tłuszczowa, jest szkodliwa, ale mówi się, że nie wiem, nie chcę być też gołosłowna, ale chyba obwód, mierzenie obwodu brzucha u kobiet to jest chyba powyżej 84 cm, u mężczyzn 90, albo odwrotnie. Generalnie około 80 cm tej otyłości brzusznej już jest czymś
co powinno nam zaświecić alarm w głowie. Oprócz tego podwyższony poziom trójacyloglicerydów, czyli lipidy, podwyższony poziom złego cholesterolu, podkreślam zły cholesterol, czyli LDL, te low, lipoproteiny o niskiej gęstości i obniżony poziom HDL-u, również tutaj czyli HDL wskazuje, to jest ten dobry cholesterol. Z tego co pamiętam, to chyba było 150, ale też tutaj odnoszę do, jakby nawołuję, żeby sobie to sprawdzić, wartości referencyjne. Podwyższona glukoza na pewno na 3, to jest 100, to jestem pewna. I to są elementy, które i nadciśnienie tętnicze, i to są elementy, które wszystkie ubrane, złapane jedną klamrą, mówią o tym zespole metabolicznym. Więc jak widzimy, wszystkie elementy mogłoby się wydawać takie dosyć niewiarygodne, że nadciśnienie, otyłość, trójacyloglicerole, takie rzeczy, a jednak wydaje się, już teraz wiemy, że tak mocno wpływają na to i są takim znacznikiem predykcyjnym, że może rozwinąć się choroba Alzheimera, że to bardzo mocno związane jest również z tymi procesami neurodegeneracyjnymi. Kolejnym elementem jest właśnie to, że niestety mamy zwiększoną podaż tłuszczy trans w naszej diecie i podwyższoną podaż cukru. Wykazano, że glikacja białek, czyli taki proces, który ma miejsce w wyniku po prostu nadmiaru wolno krążącej glukozy w naszym ustroju. Po prostu jemy tak dużo cukrów prostych, jak zresztą wiesz, ja jestem zwolennikiem diet niskowęglowodanowych, między innymi też dlatego, że dopuszczamy do takiego procesu, który po prostu patologicznie zmienia nam białka, na białka poddane glikacji i wiadomo już, że powstawanie takich tak zwanych receptorów RAGE, czyli receptorów produktów zaawansowanej glikacji, które są wynikiem tego procesu, bardzo mocno jakby ich ilość zwiększa się również z progresem choroby Alzheimera i jakby po prostu predysponuje do rozwinięcia też tego, czyli powstawanie stanów zapalnych w mózgu. No tu jest szereg rzeczy, o których można by wspominać i myśleć sobie, że to są tak naprawdę takie choroby cywilizacyjne i choroby dzisiejszych czasów, tak jak rozmawiałyśmy chociażby o tych dietach, o przerostowości, o nadmiarze. To wszystko bardzo ładnie składa się również w to, że ta choroba, sporadyczna choroba Alzheimera może występować. Również mówi się o tym, że palenie tytoniu jest to dosyć kontrowersyjne, bo czytałam badania, które kiedyś po prostu były dla mnie zdumiewające, że z jednej strony boję. Nikotyna działa korzystnie na rozbijanie płytek amyloidowych. Wow, jest coś, na co nikotyna tak, działa korzystnie. Dokładnie tak, że aktywuje receptory takie, które też powodują rozbijanie tych płytek amyloidowych. Natomiast no ja jednak jestem zwolennikiem badań, że zwolennikiem teorii i jakby wierzę w badania, które mówią, że no nie, nikotyna plus te wszystkie substancje smoliste zawarte w papierosach po pierwsze generują nam taką gigantyczną ilość reaktywnych form tlenu, czyli tego stresu oksydacyjnego, czyli zjawisk, które bardzo mocno uszkadzają neurony. Stres oksydacyjny jest również jednym z czynników choroby Alzheimera, więc absolutnie dla mnie nope, po prostu nie wierzę w tą teorię, więc palenie tytoniu jak najbardziej tak. I to też jakby tutaj po prostu bije się w pierś. Przepraszam, jak najbardziej tak wpływa na to. Nie jak najbardziej tak, absolutnie, jak najbardziej wpływa lecimy. Na to. Tak, 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 jak najbardziej tak wpływa na to i dla mnie badania, które mówią, że rozbija beta-amyloid w mózgu, rozbija te płytki starcze, no nie przekonywuje mnie to, że tak powiem i po prostu bardziej wierzę w teorię, że jest to coś po prostu szkodliwego ogólnoustrojowo patrząc. I też niestety niedobór i brak po prostu ruchu. Aktywność fizyczna i tutaj po prostu ja biję zawsze na alarm, że nie ma dla mnie stanu organizmu, na który działałaby ona niekorzystnie, no z wyjątkiem może układu ruchu lub jakieś zaburzenia związane z częstymi wizytami u ortopedy, to tutaj oczywiście tak, no jakby mierzmy swoje tak, siły. Nie każdemu służy nie każdy rodzaj dokładnie. Chodzi mi o spacer, ale coś się dokładnie na pewno tak, 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 więc jakby tutaj też już wiemy, że aktywność fizyczna może w tą stronę. Badania, które mają na celu analizę aktywności fizycznej seniorów, pewnie zaraz poopowiadamy, pogadamy sobie trochę o diecie, ale te elementy, które powodują jakby odwrócenie tych procesów, rzeczywiście niwelują już objawy, które są, czyli spowalniają je i być może mogą zapobiegać rozwojowi choroby Alzheimera, czyli jakby no dla mnie to jest już po prostu odpowiedź. Powiedziałaś słowo klucz, czyli zapobiegać. Czy istnieje coś takiego jak profilaktyka Alzheimera? Trzeba. I też jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, myślę, że wszystko, o czym będzie mówić też trzeba trochę rozdzielić na tę formę sporadyczną i na tę formę rodzinną, więc jak wygląda profilaktyka w obu tych przypadkach? No na pewno jest tak, może zaczynając od formy rodzinnej, no jeśli dowiadujemy się, że mamy tą mutację, no to najgorsze, co można zrobić chyba w przypadku każdej choroby, to po prostu położyć się i czekać, aż ta demencja i ten zanik tego naszego hipokampa i kory nadejdzie, więc na pewno tutaj warto działać i jakby
terapia w ogóle choroby Alzheimera, bo tutaj trzeba powiedzieć, no, że nie ma leczenia takiego, które nas wyleczy. Jest to choroba, która jest nieuleczalna. Natomiast istnieje szereg takich zachowań terapeutycznych i przede wszystkim dzieląc je na etapy, no to przede wszystkim działanie, które ma na celu prewencję, powiedzmy zapobieganie chorobie Alzheimera. Więc tutaj ja głównie stawiam, i to jest moja podstawa, po prostu na dzień dobry zawsze dieta. Dlatego, że absolutnie, zresztą myślę, że tak jak Ty, ja wierzę głęboko w to, że jesteś tym, co jesz. Mhm. Naprawdę, nasze komórki z czegoś muszą się tworzyć i tworzą się z tego, co sobie po prostu dostarczamy. I dobrze zbilansowana dieta, mówimy o diecie przeciwzapalnej, dlatego, że wiemy, że choroba Alzheimera jest to choroba zapalna organizmu. Jeszcze niedawno troszkę się z tego śmiano. Było to takie, pamiętam, jak byłam na konferencji kiedyś w Nicei, bardzo dużym kongresie poświęconym chorobie Alzheimera i Parkinsona, i takie pierwsze przesłanki, że właśnie stan zapalny jelit, że stan zapalny przyzębia, że generalnie produkty, które działają prozapalnie, czyli dieta źle zbilansowana, będzie wpływała nam na mózg, no była tak dosyć, powiedzmy, traktowana po macoszemu. Dzisiaj już wiemy, że czynniki zapalne, czyli cytokiny, przewlekły stan zapalny wpływa nam na stan naszego mózgu, dlatego dieta, która ogranicza takie produkty prozapalne, czyli tłuszcze trans, rzeczy, które są przetworzone, cukier, tutaj podkreślam, również działa bardzo prozapalnie, alkohol, toksyny, no liczne dodatki, konserwanty, jakieś chemikalia, to wszystko są czynniki prozapalne, więc analogicznie i odwrotnie, dieta przeciwzapalna to będzie taka dieta, która jest bardzo uboga w cukier, szczególnie w tym cukier prosty, bo nie mówię o cukrach złożonych, dobry, zdrowy, fajny chleb, kasze, ziarna, absolutnie nie, natomiast ten cukier prosty, głównie sacharoza, dieta, która jest bogata w wielonasycone, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w skrócie PUFA, głównie omega 6 i 3. Tutaj szereg badań, jest to też tak naprawdę już potwierdzone bardzo mocno naukowo, że osoby chorujące, cierpiące na chorobę Alzheimera i sporadyczną, i rodzinną, mają niedobór kwasów omega 3, które są po prostu genialnym zmiataczem stanów zapalnych. I tutaj naprawdę, zanim sięgniemy po suplementy, po wszystkie suple, olej z wiesiołka, DHA, EPA, które są w rybach. Wykazano, że spożywanie ryb raz w tygodniu może nawet o 60% zmniejszyć tak naprawdę objawy, które towarzyszą chorobie Alzheimera, i również może to zapobiec. Więc tutaj warto myśleć o tych kwasach omega-3. Ja coś jeszcze dodam, bo wiem, że to jest czasami problem w przypadku diet roślinnych, zadbanie właśnie o kwasy omega-3, ale o ile się nie mylę, to nasiona chia siemielniane, doskonałe zmielone, tak. Naprawdę zmielone najlepiej sobie samemu, tak? Tak, 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 świeżo dokładnie. Zmielone przed zjedzeniem. Tak. Codziennie naprawdę wystarczy jakaś tam łyżeczka do śniadania. Tak. Mieć taki nawyk, taką rutynę codzienną. To jest wasz suplement, tak, po prostu. Dokładnie tak, plus olej z wiesiołka. Polecam bardzo. Ja nigdy nie próbowałam. Olej z wiesiołka. W smaku jest taki, no jak to olej, no nie urywa, że tak powiem, ale jest naprawdę super źródłem, jeżeli chodzi o kwas alfa-liponowy. Jest to cudowne źródło. Idąc dalej, polifenole. Polifenole to jest w ogóle coś, czym ja się kolokwialnie bardzo jaram. I tak jak rozmawiałyśmy o diecie na długowieczność, mówiłam o sirtuinach. Może ktoś pamięta, mam nadzieję, że Ty, Karola, chociaż pamiętasz. Pamiętam. Że to były te białeczka, które są na przykład, doskonałym źródłem jest resveratrol i pterostilben, ale przechodząc do tego, w czym to jest, borówki amerykańskie, czerwone winogrona. Dokładnie tak, wino, dlatego na przykład jedna lampka wina dziennie, wieczorem, jest prawdopodobnie, jeszcze są dewagacje, ale działa korzystnie. Na pewno nie działa niekorzystnie, a może pomagać również w kontekście diety dla dedykowanej chorobie Alzheimera, lampka czerwonego wina. Więc te polifenole, również te, które znajdują się w zielonej herbacie, katechiny, kwercetyna, dlatego zielona herbata to na pewno, a jeszcze bardziej, jeszcze cudowniej ja propsuję, że tak powiem, maczę, która w ogóle jest takim, no, cudownym związkiem, bo zawiera jeszcze szereg innych elementów, jak na przykład L-teanina, która bardzo dobrze działa, więc te polifenole w diecie. Co jeszcze? Na pewno, tak jak mówiłam, dieta nieprzetworzona, czyli im coś jest prostsze, tym lepiej. Najlepiej jakby nie miało w ogóle etykiety. Najlepiej jakby w ogóle nie miało etykiety i było jednoskładnikowe, ale wiadomo, że czasem jest tak trudno. Więc tak, więc te elementy na pewno, czyli ta dieta przeciwzapalna. Jeśli chodzi o suplementację, to nie wiem, czy teraz będziemy mówić, czy... Teraz. Może możemy powiedzieć o tym, że warto jest włączyć rzeczy, które po prostu będą dobrze działały na acetylocholinę. Na acetylocholinę dlatego, że jest to neuroprzekaźnik, który odpowiedzialny jest za pamięć, za funkcje poznawcze i na pewno jest to ta cząsteczka, która w chorobie Alzheimera ulega degeneracji. Wiemy, że neurony cholinergiczne
czyli te, które odpowiedzialne są za transport acetylocholiny, ulegają po prostu obumarciu, więc wszystkie elementy, które będą nam wspierały syntezę tej acetylocholiny, mimo że ona degraduje nam w naszym organizmie, będą na pewno wskazane. I tutaj ashwagandha na przykład, jeżeli myślimy o adaptogenach, bardzo dobrze działa w kontekście acetylocholiny. Również rhodiola rosea. Jest to inaczej różaniec górski. Jest to adaptogen, który z jednej strony działa na acetylocholinę, ale też dodaje energii, działa na dopaminę. Na pewno działa dobrze L-tyrozyna i żeńszeń. Tutaj również, jeśli chodzi o takie włączenie suplementacyjne. No i jeżeli chodzi o takie elementy dietetyczne, które stricte wpływają na acetylocholinę, to przede wszystkim to, co jest źródłem choliny. Cholina, pierwsze nasze źródło i jakby na dzień dobry mleko matki. Nieocenione źródło, dlatego im dłużej możemy karmić piersią kobiety, oczywiście tym lepiej, bo jest to doskonałe źródło choliny. Natomiast inne takie źródła już, które dostarczamy sobie z dietą, to przede wszystkim żółtka, jaj, Karola, niestety dieta wegańska tutaj po prostu kuleje. Podroby, właśnie wątróbka jest doskonałym źródłem też, ale na szczęście też elementy, które są bogate w metioninę i w cysteinę. I tutaj mamy strączki, ziarna, zarodki pszenne. Generalnie tutaj możemy sobie to ładnie uzupełnić i jeśli nie mamy źródeł takich z pokarmu, to suplementacja inozytolu. To jest taki związek, który jest w ogóle bardzo dobrze tolerowany i stosowany w przypadku policystycznych jajników też, jak i w przypadku zaburzeń glikemii metabolicznych, to tutaj również ten inozytol włączony do diety jak najbardziej tak. Ale tutaj mówimy o tym typie rodzinnym czy o obu? Tu mówię przypadku? O obu, w ogóle o diecie, jakby o aspektach dietetycznych, więc jakby przy tej sporadycznej formie choroby Alzheimera po prostu warto zmienić dietę, bo tak jak mówiłam, te wszystkie elementy, które wpływają, ten zespół metaboliczny, to wszystko, no jak widzimy, to są wszystko elementy związane z nieprawidłowym żywieniem i z dietą. Natomiast w formie rodzinnej, no to jak możemy sobie pomóc, no to dieta na pewno. Natomiast jest szereg elementów, które po prostu powodują, że działamy dobrze na mózg, naszym codziennym zachowaniem, ponieważ sama terapia choroby Alzheimera, oprócz tej terapii farmakologicznej, opiera się na terapii pamięciowej, czyli cały czas bodźcujmy nasz umysł, naszą pamięć. Starajmy się uczyć nowych słówek, nowych języków, chodźmy na wykłady. Na przykład genialną kontrolą do moich badań byli ludzie, którzy byli członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli ludzie starsi, którzy cały czas chodzili na wykłady, brali udział po prostu tak kognicyjnie, byli aktywni, kognitywnie. Więc jakby to ćwiczenie pamięci jak najbardziej jest wskazane. Również takie zajęcia, terapia zajęciowa, czyli uczenie się nowych rzeczy, ale w kontekście również takim manualnym. Na przykład jakieś warsztaty z ceramiki, czy nie wiem, wydzieranki, czy coś, to brzmi może tak śmiesznie, jak o tym myślimy, ale coś, co pobudza naszą kreatywność. Naprawdę taka cudowna jedna z pani neurobiolog, troszkę mój autorytet, profesor Diamond właśnie ze swoim zespołem wyodrębniła takich 5 elementów zdrowego mózgu i jednym z tych właśnie było to, żeby cały czas działać, bodźcować ten mózg, żeby nie dopuścić do takiego zjawiska tak zwanej habituacji, przyzwyczajenia się, więc to jak najbardziej jakby nie ma tutaj minusów w tym kontekście. Powiedziałaś właśnie bodźcować i też, żeby to dobrze wytłumaczyć, nie chodzi o to, żeby siedzieć i oglądać teleturniej. Absolutnie nie chodzi nie, o takie nie, bodźcowanie, nie, o takie, tylko aktywne tak, uczestniczenie aktywne, tak. w nowych doświadczeniach. Tak. I też tutaj fajnie akurat mówisz o tym aktywnym doświadczeniu i o tym, żeby nie bodźcować się przed telewizorem. Podobnie jak rozmawialiśmy o, pamiętasz, o długowieczności, o tych słynnych 7 wyspach, Ikaria, Costa Rica, jak powiedziałam, z Mexico, czy tam z jakiegoś Latino. Chodzi o to, że ci ludzie rzeczywiście żyją długo i żyją długo zdrowo. I jednym z elementów, nie zapadają na chorobę Alzheimera tak bardzo, jak tutaj na przykład to, co się dzieje w Europie. Między innymi dlatego, że żyją, tak jak mówiłam, w rodzinach wielodzietnych, społecznych, są po prostu cały czas wśród ludzi, cały czas rozmawiają. Jest to często pomijany w dobie dzisiejszej farmakologii i tego, jaki kładziemy nacisk na suplementację i na leki, element, który naprawdę robi robotę, czyli to, żeby człowiek był społeczny. Też zresztą myślę, że można to dosyć mocno zauważyć, jeśli mamy osoby starsze w rodzinie. Ja osobiście z tym się zetknęłam, ponieważ miałam dziadka, który dosyć szybko zmarł i po śmierci mojego dziadka babcia bardzo mocno zamknęła się w domu, przebywała sama, jakby nie miała ochoty nawet na takie codzienne czynności, nie wiem, była zapaloną, miała tam swoje kółko, chociażby różańcowe, ale spotykała się z kobietami, rozwinęła bardzo szybko chorobę Alzheimera. Jej postęp, jakby ona była dla mnie też takim trochę obiektem badań, bo przyznam szczerze, że pobrałam jej krew i badałam jej limfocyty, ale tak naprawdę widziałam ten postęp tej choroby przez to, że jakby zmieniła jej się jakby wizja taka, życie społeczne.
Więc jest to niesamowicie ważny element i w formie sporadycznej, i w formie rodzinnej, więc na pewno tak możemy sobie pomóc. Jeszcze mamy coś w tej profilaktyce? Jeszcze jest jakiś aspekt? I aktywność fizyczna. To jest dla mnie coś, co jest, nawet bym powiedziała, że te elementy społeczne i tak naprawdę komunikacyjne są bardzo ważne, ale tutaj dałabym nawet na równi, być może z dietą, ponieważ wiadomo, że aktywność fizyczna bodźcuje nasz mózg do powstawania neuroprzekaźników, między innymi tej acetylocholiny, która to właśnie dotknięta jest, jej degeneracja następuje w chorobie Alzheimera. Jak i wykazano, że aktywność fizyczna, nawet 30 minut dziennie. Właśnie, bo chciałam się Ciebie zapytać, czy jest jakaś taka norma minimum? Wiesz co, nawet 30 minut tego spaceru, czyli kurde, kupmy sobie ten licznik kroków i w ogóle osoby starsze już może nie, bo nie muszą jakby ogarniać tego, prawda? Tylko chodzi o to, żeby ruszać się codziennie, ponieważ nawet te 30 minut aktywuje nam zwiększoną ekspresję, czyli tworzenie się w naszym mózgu takiego białka o nazwie BDNF, czynnik wzrostu neurytów pochodzenia mózgowego, który jest po prostu czymś cudownym dla naszych neuronów. Powoduje powstawanie nowych połączeń synaptycznych. Generalnie odżywia neurony. Jest takim tak zwanym czynnikiem neurotroficznym. Troficznym, czyli odżywczym dla naszego mózgu. I aktywność fizyczna po prostu jak najbardziej tak. Więc tutaj też jest to element, o którym warto pamiętać. Czyli powiedzieliśmy o profilaktyce i tak minimalnie podsumowując, teraz zobaczymy, czy się dobrze słuchałam. Mhm. Mamy dietę, aktywność fizyczną, mamy bycie aktywnym społecznie. Tak. Oraz angażowanie naszej głowy, ale też naszego ciała w jakieś nowe... Dokładnie tak. Uczenie się. I takie mózgowe, poznawcze, kognitywne, ale też aktywność fizyczna jest w jakimś stopniu tam uczeniem się, więc nie możemy wyleczyć tej choroby, ale możemy działać w jakiś tam sposób, żeby chociaż opóźnić jakby ten progres, bo rzeczywiście pamiętajmy, często się mówi, że choroba Alzheimera dotyka tylko mózgu, ale często ta śmierć spowodowana już w późnym okresie demencji, gdzie człowiek chory był na chorobę Alzheimera, jest wynikiem tych wszystkich elementów, bo postępująca choroba Alzheimera powoduje to, że człowiek nie jest w stanie jeść. Tak naprawdę jest bardzo duży problem z połykaniem pokarmu, z komunikacją, z samodzielnym wypróżnianiem się, więc jakby jest to tak naprawdę zaczątek takiego niewdzięcznego, przykrego starzenia się, więc myślę, że tutaj warto mieć to na uwadze. Więc może też tylko wspomnę o tym, jakie jest to leczenie w tej chwili, bo warto wiedzieć, że możemy działać już tylko objawowo, czyli jakby troszkę osłabiać progres tej choroby i tak naprawdę w Polsce działamy na 3 sposoby. Działamy lekami, które będą hamowały nam rozkład tej wspomnianej acetylocholiny, czyli będą rozkładały acetylocholinę i to są inhibitory takiego enzymu, acetylocholinesterazy. W każdym razie są to leki, które będą działały tak, że ta acetylocholina zostanie jej więcej w synapsie, będzie działała lepiej. Innym, i to na przykład jest donepezil, rywastygmina, galantamina, takie leki, które są już zarejestrowane i bardzo często stosowane w codziennej praktyce lekarskiej. Innym lekiem jest związek, który powoduje, że neurony nie będą po prostu umierać. Nie będą umierać pod wpływem nadmiernej aktywności pewnego neuroprzekaźnika, czyli glutaminianu. I to jest memantyna. Również jest często stosowana, niestety jest dosyć drogim lekiem i nie zawsze po prostu pacjenci, wiadomo, starsi ludzie mogą sobie na nią pozwolić. Natomiast połączenie tych dwóch sposobów działania zazwyczaj przynosi korzyści i dosyć mocno odsuwa w czasie progres choroby. I też stosowane są, ale to jest jeszcze taka praktyka, troszkę preclinical i tutaj są badania na przeciwciała przeciwko amyloidowi beta, czyli coś, co będzie wychwycać i w jakiś tam sposób degradować ten amyloid. Można też stosować, tak jak mówiłam, i wspomagająco stosuje się te adaptogeny, które mogą troszkę wpływać na acetylocholinę i nootropiki. Nootropiki są to związki, które dosyć często mylone są z adaptogenami, a tutaj warto powiedzieć, że adaptogeny są to substancje naturalne, roślinne, są to grzyby, zioła, rośliny, które mają nas, jak sama nazwa mówi, adaptować i zwiększać naszą zdolność do jakichś sytuacji stresowych, po prostu zwiększają nasze możliwości. Żeby się dostosować, co też ciekawe, sama nazwa adaptogen od rosyjskiego Lazarow chyba nazwał je jako pierwszy adaptogenami, wynika z tego, że nie tylko nas adaptują, ale same rosną w takich dosyć ciężkich warunkach dla innych roślin, co wskazuje, że one się doskonale tam adaptują. Więc jakby my czerpiemy z tego dobra tych roślin tak naprawdę. Więc adaptogeny, ja jestem ogromnym zwolennikiem w ogóle przyjmowania adaptogenów, a drugą grupą są nootropiki, czyli związki chemiczne, które
kiedyś niejako stosowane były jako leki, na przykład L-Dopa na chorobę Parkinsona, czy piracetam, czy niektóre związki, które po prostu mają za zadanie boostować mózg, czyli wrzucać go na wyższe obroty i podwyższać w taki sposób trochę chemiczny. I tutaj jest no, dosyć etyczna kwestia, na ile to jest już lek, na ile my jakby, wiesz o co mi chodzi, że na ile po prostu ten mózg sztucznie stymulujemy, ale w taki sposób działają nootropiki, jak na przykład Cognizin, alfa-GPC czy CDP-cholina, to są związki, które już stricte bardzo mocno działają tylko na acetylocholinę, czyli tylko na ten neuroprzekaźnik pamięci. Ale w przypadku leczenia jest tak, że kto decyduje, którą drogą pójść? Mhm. Czy można stosować wszystko naraz? No wiesz, jeżeli mamy stwierdzoną tą chorobę i leczymy się u neurologa, to tak jak właśnie mówię, z mojej praktyki naukowej i współpracy z lekarzami, to wiem, że zawsze są to te leki, o których powiedziałam, czyli te inhibitory tego enzymu na rozkład, coś, co będzie nam hamowało tą apoptozę neuronów i coś tam wspomagającego, powiedzmy, na przykład naczyniowe choroby, ponieważ wiemy też, że przeważnie jest to skorelowane również z chorobami naczyniowymi i to decyduje o tym lekarz. Mhm. Natomiast zawsze można wspomóc się, oczywiście w porozumieniu z lekarzem, jeżeli mamy osobę chorą, chociażby tymi adaptogenami, które naturalnie będą jeszcze nasze te rezerwy organizmu po prostu podwyższać w kontekście acetylocholiny. A my sami możemy również jakby te rzeczy suplementować, no bo wiadomo, leki dla osoby, która nie ma stwierdzonej choroby Alzheimera, jak najbardziej no nie są wskazane. Czyli to jest tak, że możemy się leczyć, ale nie po to, żeby się wyleczyć, tylko po to, żeby ta choroba wolniej postępowała na ten moment. Dokładnie tak, nie wyleczymy się i z tym trzeba się pogodzić, że nie istnieje coś takiego jak wyleczenie tej choroby, natomiast w ogóle niewłączenie leczenia no, spowoduje bardzo szybszy postęp, szczególnie w przypadku tej formy rodzinnej, która, no mówię, jest, mówimy, że to jest severe onset, czyli taki mocny przebieg, mocne po prostu zjawisko chorobowe, przebiega dużo mocniej i no, zazwyczaj te objawy są takie bardziej dotkliwe, ponieważ są to osoby młodsze, nie do końca są w stanie poradzić sobie z tym, co do końca się dzieje z ich mózgiem, a w przypadku osób starszych oczywiście nie ujmując tutaj, że te osoby są przygotowane na to zapominanie i tą degenerację, ale jest to trudniejsze, więc tym bardziej to leczenie włączone wcześniej, dlatego ta profilaktyka, jakby chociażby badanie siebie, jest ważne, aby to leczenie móc włączyć wcześniej. To na koniec mimo wszystko powinnam się Ciebie zapytać, czy to, że teraz jest to nieuleczalna choroba, to już wiadomo, że ona nigdy nie będzie uleczalna, czy Twoim zdaniem istnieje sposób, czy istnieje jakaś nadzieja, że nauka rozkmini, jak to zrobić. Boże, chciałabym powiedzieć, że tak i pamiętam, tak, pracowałam nad tym obecnie, jakby już szczęśliwie, Boże, półtora roku temu obroniłam pracę doktorską i tak myślałam, że jeszcze wrócę do Alzheimera, cały czas myślę, że jeszcze może wrócę. Natomiast kurczę, no minęło, policzmy, 113 lat od momentu, kiedy tą chorobę zdefiniowano, zobaczono, że coś tam się dzieje w mózgu i określono to chorobą Alzheimera i mimo tego, że wiemy już super dużo, rozumiemy mechanizmy, rozumiemy szczęśliwie, co wpływa na to, więc możemy jakkolwiek to spowolnić. Ja obecnie nie widzę takiej możliwości, żeby można było zrobić lek, który kompletnie to po prostu zatrzyma, bo nie wiadomo, tak naprawdę kaskada zdarzeń i ten moment, w którym co było pierwsze, jajko czy kura, czyli jakiś stan zapalny, a potem amyloid beta, czy odwrotnie, amyloid beta, ta zmiana spowodowała nam stan zapalny, to cały czas jest przedmiot po prostu dwóch środowisk naukowych. Jedni się kłócą, że pierwsze było to, drugie to i to jest po prostu błędne koło, takie samonapędzające się i te wszystkie elementy wpływają na to, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego i nie wiemy, z czego to wynika. Wiadomo na pewno, że te wszystkie elementy, o których wspomniałam, będą promować powstanie tych wszystkich zmian, więc myślę, że to, z czego możemy czerpać i co daje nam dzisiejsza nauka, to, żeby chociaż rozumieć, jak to się dzieje i jak możemy troszkę to spowolnić i może zapobiec pojawieniu się po prostu tego we wczesnym okresie życia. Czyli my możemy apelować do osób, które mają przypadki chorych na Alzheimera w rodzinie, żeby się badać, nie bać się tego, bo możecie sprawić, tak, że ta choroba przyjdzie do Was później i w lżejszym stopniu odczujecie te zmiany. Natomiast każdy jest panem swojego losu i może już stosować tę profilaktykę i ja głęboko wierzę, mnie przekonałaś, że to są działania, które nie tylko wpłyną korzystnie na profilaktykę tej konkretnej choroby, ale i nasz ogólny lepszy stan zdrowia. Oczywiście. I dłuższe, zdrowsze życie. Tak, no taki po prostu, jak znowu może zabrzmi to jak slogan, ale holistyka to jest coś, co chyba rzeczywiście dzisiaj powinno się jakoś tak nam wbić do głowy, że to wszystko jest, to są naczynia połączone i nic nie działa jakby odrębnie od siebie i jeżeli
zobaczmy, zastosujemy te zalecenia żywieniowe, o których mniej więcej tam powiedziałam, no to wpłyniemy również na gospodarkę węglowodanową, na choroby związane z otyłością. O, tutaj też może powiem, bo to jest dla mnie super ciekawe. No nie wiem, czy na przykład nasi słuchacze wiedzą, ja ostatnio się o tym dowiedziałam, że leptynooporność, czyli to, o czym my mówiłyśmy kiedyś w kontekście przejadania, czyli ten stan, w którym my po prostu nie reagujemy na głód, mamy tą podwyższoną leptynę cały czas w organizmie, w wyniku przejedzenia, na przykład bardzo mocno obniża nam poziom acetylocholiny i robi stan zapalny. Czyli podwyższona leptyna, nasze ciągłe przejedzenie, to jest to, że cały czas po prostu ta leptyna krąży w krwiobiegu, obniża acetylocholinę, a niski poziom acetylocholiny powoduje stan zapalny nawet w żołądku, który wiemy, że nerwem błędnym może dostać się do mózgu. Czyli no, to już jest w ogóle odpowiedź na to, jak mocno to wszystko działa za sobą. My o holistycznym podejściu do zdrowia będziemy mówić przez cały, i mówimy przez cały październik, dlatego myślę, że możemy zamknąć temat Alzheimera, który co prawda jest tematem, na którym mogłoby się rozmawiać znacznie pewnie tak dłużej, ale myślę, że na start jako taka pigułka wiedzy, powiedzmy, że przynajmniej z mojej perspektywy wyczerpałyśmy temat. Mhm. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję bardzo również. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Tak jest. Cześć. Pa. W poprzednich tygodniach mogliście posłuchać naszych rozmów o stresie i neuroprzekaźnikach, do których Was oczywiście odsyłam i wszystko linkuję. Dzisiaj była choroba Alzheimera, a za tydzień w ostatnim odcinku serii Dobrze Wiemy widzimy się z Wami, a raczej słyszymy się z Wami w programie o śnie i rytmie dobowym i naprawdę warto na niego czekać, bo chyba jest moim ulubionym, chociaż miałam nie faworyzować. Przypominam, że przez cały październik ukazuje się seria Dobrze Wiemy, w której łączę siły z dr Joanną Podgórską. Rozmawiamy na wiele ciekawych tematów i jak zawsze czekamy na Wasze opinie, także jeżeli nas słuchacie, to tagujcie oczywiście Dobrze Wiemy, wrzucajcie Instastory, kiedy nas słuchacie, gdzie nas słuchacie i co myślicie. Na Instagramie u Joasi Joan Podgórska, wszystko oczywiście Wam też wypiszę, u mnie na Karolina Sobańska oraz Karolina Sobańska Podcast. Możecie do nas pisać, zostawiać komentarze, tak samo pod podcastem na YouTubie jest ogromna przestrzeń, żeby wymieniać się wrażeniami, ale oczywiście też przypominam, że podcast jest tradycyjnie dostępny również na Spotify i na iTunesie. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień w ostatnim Dobrze Wiemy. Do usłyszenia!